Aleluja! Diabeł to frajer i niech się buja! Niech się buja! Ja mogę tak powiedzieć, dlatego że ja już nie chodzę z nim za rękę. Posłuchajcie, przyjaciele, tych słów, bo te słowa uratują wam życie. Wiele lat chodziłem z diabłem za rękę. Wiele lat żyłem w potępieniu. Byłem uzależniony od pornografii, od seksu, od narkotyków, od kłamstwa, od krzywdzenia ludzi, od krzywdzenia własnych rodziców. Zadawałem ból, ale wiecie, nie chciałem zadawać ludziom bólu, ale go zadawałem, ponieważ nie znałem Jezusa. Jezus mnie wyswobodził i ja dzisiaj jestem wolnym człowiekiem, całkowicie wolnym, szczęśliwym i mam w sercu pokój. Pokój, który przewyższa wszelki możliwy stan osiągalny na tej ziemi. Wszelki możliwy stan osiągalny przez dragi, przez dobry koncert, przez liryczne teksty, piosenek, które będziecie słuchać na juwenaliach. Wiecie, ja kiedyś byłem studentem, bardzo dobrze wiem, co to jest zabawa. Bardzo dobrze wiem, co to jest bujanie się po akademikach. Bardzo dobrze wiem, co to jest rozrywka. Ale wiecie co, ja już tego nie pamiętam, bo jest coś lepszego. Jest Jezus. Jest osobą, którą spotkałem na swojej drodze. On wypełnił każdą pustkę w moim sercu. Imprezy, narkotyki, dobre oceny na studiach nie dadzą ci tej satysfakcji. Jeżeli przyjdzie do ciebie żywy Bóg, tak jak przyszedł do mnie, w momencie, kiedy złamałem swój kark, powiedziałem, ja chcę ciebie poznać, bo ja cię nie znam, ale chcę cię poznać, bo słyszałem o tobie i widziałem zmianę w życiach innych ludzi. Ja dzisiaj jestem dowodem na to, że Bóg istnieje, a do ciebie przybliżyło się Królestwo. Wierz w te słowa, uwierz w Boga, uwierz w moje słowa, uwierz w Boga. Uwierz w Jezusa, On jest osobą, 2000 lat temu chodził tu po ziemi, tak jak ja teraz idę z wami, Jezus chodził po ziemi, Syn Boży, Bóg zszedł na ziemię, po to, żeby wyciągnąć do ciebie rękę i powiedzieć, słuchaj, kocham cię, oszalałem z miłości do ciebie, zwariowałem na twoim punkcie, dałem zmasakrować i poświęcić swojego syna, jestem bardzo drogo kupiony. Drogo kupiony, jestem bardzo drogo kupiony. Jezus Chrystus zapłacił cenę za to, żebym dzisiaj do ciebie mówił z miejsca pozycji osoby bardzo pewnej siebie, która kiedyś działa w kompleksach. Załamana jak stary dach, spróchniały dach. Byłem tak załamany, byłem nieszczęśliwy, ale przyszedł Jezus i uwolnił mnie od samego siebie. Przyjaciele, musisz umrzeć dla tego świata, jeżeli rozważasz poważnie życie wieczne z Bogiem. Bóg jest miłością, ta miłość wyrasta z prawdy, a prawda jest taka, że każdy zasługuje na piekło. Wszyscy zgrzeszyliśmy i pozbawieni jesteśmy chwały, ponieważ Jezus przyszedł i zapłacił cenę za mój grzech. Ja po prostu to przyjąłem. Łaską zbawiony jestem, łaską, niezasłużoną przychylnością. To jest dar z nieba, ja go przyjąłem. Jeżeli ty dzisiaj przyjmiesz ten dar, jeżeli teraz pojednasz się z Bogiem, pójdziesz do nieba. Jeżeli teraz pojednasz się z Bogiem, będziesz w stanie wziąć rzeczy, będziesz w stanie wziąć dziedzictwo, potężne dziedzictwo, które jest w Jezusie Chrystusie. Pojednaj się z Bogiem, nie chodź z diabłem za rękę. Nie musisz patrzeć na lustro i nienawidzić tego, co widzisz w lustrze. Nie musisz się upiększać, nakładać pół kilograma tapety na twarz, żeby cię ktoś zaakceptował, żeby ktoś powiedział, jaka ty jesteś ładna. Ja ci mówię, jesteś piękna, Bóg ci mówi, jesteś przepiękna, oszalałem z miłości na twoim punkcie, taka jaka jesteś, taki jaki jesteś. Ja jestem zaakceptowany w Jezusie Chrystusie i dzisiaj mogę robić, co mi się żywnie podoba. I nie ma dla mnie potępienia. Nie muszę dzisiaj chodzić na imprezy, bo ja, moje życie jest jedną wielką imprezą, ponieważ mieszka we mnie Bóg. Ja leżę na ziemi i śmieję się sam do siebie. Chodzę i patrzę, jaki piękny jest świat. Pomyślisz, że jestem chory psychicznie. Człowieku, miałem depresję, chciałem się zabić. Chciałem odebrać sobie życie. W tym roku, w tym każdego roku 6 tysięcy ludzi odbiera sobie życie. To jest 6 tysięcy skutecznych prób samobójczych. Ja chciałem odebrać sobie życie, ale przyszedł Jezus. Powiedział mi, nie musisz, nie rób tego, synu, nie rób tego. Przyszedł do mojego serca pokój, który przewyższa wszelki rozum. Przyszedł do mnie żywy Bóg. On przychodzi dzisiaj do ciebie i ma na ciebie propozycję. Pojednaj się ze mną, oddaj mi swoje życie, a nie będziesz w piekle. Jeżeli tego nie zrobisz, to kiedyś staniesz przed wielkim białym tronem. Pojednaj się z Bogiem, przyjacielu.
Jeżeli tego nie zrobisz, staniesz kiedyś przed wielkim białym tronem i Bóg, nie stary dziadek, który patrzy gdzieś tam z siwą brodą, to jest piękny ojciec, kochający ojciec. On przyjdzie, kiedyś ci zada pytanie, powie ci, co zrobiłeś z moim synem? Co zrobiłeś z moim synem? Wiesz, ja zrobiłem coś z Synem Bożym. Przyjąłem go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. Oddałem mu całkowicie ster swojego życia. Jestem dzisiaj bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ty też możesz. Pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem teraz. Powiedz, Jezus, przepraszam Cię za moje życie. Chcę Cię poznać. Jeżeli ten wariat, który tu stoi, to co mówi jest prawdą, to ja chcę tą prawdę poznać i On przyjdzie. On przyjdzie. On patrzy na twoje serce. Zapragniesz, zawołasz i On przyjdzie. To jest dobry ojciec.